A teraz zapraszam Państwa do kolejnych, może sportowych, chociaż może nie tylko sportowych, albo przynajmniej nie na sporcie kończących się zmagań. Zmagań jednak nie między sobą, ale zmagań z sobą samym, zmagań z przyrodą i zmagań też z rzeką, która jak wiadomo niesie ze sobą wiele niespodzianek, bo rzeka, aby tak rzec, jest jedną wielką, płynącą niespodzianką. W jaki sposób pokonywać wartę na dmuchanej desce surfingowej z wiosłem? To pytanie, które postawiło sobie trzech śmiałków. Jednak pytanie związane było nie tylko ze sportem, było związane z pomocą. Pomocą konkretną młodemu chłopcu, który potrzebuje pieniędzy na rehabilitację. O tym zaraz będziemy rozmawiać, a teraz zapraszam Państwa do obejrzenia krótkiego materiału. To jest nasza wyprawa z Częstochowy do Szczecina, czyli tak mniej więcej na dystansie 900 km i generalnie jest to akcja charytatywna, co jest głównym jakby tutaj założeniem. Zbieramy dla Mateusza pieniądze na rehabilitację, na leczenie. Mateusza znamy od jakiegoś czasu i wiemy, że ma problemy ze zdrowiem. Ma problemy natury genetycznej, neurologicznej. No i wiemy, że jest mu dosyć ciężko pod względem organizacji badań, leczenia i tak dalej. No przede wszystkim duże koszty są rehabilitacji, potrzebne mamy też wzmożone napięcie w nogach, są potrzebne ortezy, które no niestety, ale są kosztowne, tak? Miejmy nadzieję, że uda nam się uzbierać jakąś sumkę. Zbieramy na się pomaga. Mocno nas ta podróż zbliżyła, to fakt. No, przebywamy ze sobą 2-4H na dobę i mierzymy się w momentach, kiedy jest nam ciężko. Ja dostałem supa 5 dni przed wyprawą, intensywnie trenowałem, nawet utopiłem telefon. No i te 5 dni starczyło, żeby się przygotować, no i dopłynąć te 500 km jak dotąd. Widziałam w mediach społecznościowych, że problemem też była na początku pogoda. Było biało w pewnym momencie na waszej trasie. No kwiecień, plecień, tak jak się mówi, i tak faktycznie było. Był grad, był deszcz, był śnieg. Sam początek tej wyprawy był dla nas dosyć szokujący i totalnie nie zgadzał się z zakładanymi planami. No, planowaliśmy płynąć te 65 km, 50-65 dziennie, a okazało się, że w pierwszy dzień przepłynęliśmy 3 km i do końca dnia się suszyliśmy. Drzewa powalone, bobry zrobiły robotę, szlak jeszcze nie jest oczyszczony. No i te progi wodne, stare elektrownie, stare młyny, trzeba było przenosić się przez, wychodzić z wody, przenosić deskę przez wały, różne tam krzaki. Także no bardzo duże wyzwanie. Bardzo duże wyzwanie to chyba nadal mało powiedziane. Ze mną już w studio Maciej Szyszka i Robert Nowaczyk, uczestnicy. Razem było was trzech, a więc można powiedzieć większa część składu Warta Sub Adventure 2022. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, witam serdecznie. Na początku, co to w ogóle był za pomysł? Sup to taka deska dmuchana, jak deska surfingowa, do odpychania się wiosełkiem. Dobra rzecz na to, żeby sobie na jeziorku trochę postać. Celowo posługuje się zdrobnieniami, bo silnie kontrastuje to z wyprawą rzeczną, z wyprawą jednak w nieprzewidywalnej porze roku, no i z wyprawą, która wiodła od źródeł Warty, prawie od Częstochowy do Szczecina, czyli Warta, Odra i wszystko, co jest po drodze. No dokładnie. Założenie było takie, pierwszy pomysł w ogóle był taki, żeby płynąć na rzece Yukon, ale tak, trudno tak było nam się tam wybrać, więc stwierdziliśmy, że zrobimy to w polskich warunkach. No a że Warta jednak przepływa przez Poznań, no to padło na Wartę i stwierdziliśmy, no ile jesteśmy w stanie mniej więcej określić od Częstochowy, wydało nam się, że już jest taka pływalna ta rzeka. No co później zostało mocno zweryfikowane, że tak powiem, bo pływalna jest, ale bardziej w sezonie, powiedzmy kajakarskim, a nie w tym momencie, więc dużo było takich zaskoczeń odnośnie tutaj planowania tego, co w rzeczywistości nas spotkało. No właśnie, taką rzekę no, można sobie rozrysować na mapie, taką trasę, ale to jaki jest przejazd, to człowiek się dowiaduje na miejscu, a SUP nie wybacza błędów chyba. No nie, nie wybacza zdecydowanie. No, trasę poznaliśmy właściwie w momencie, kiedy już na niej byliśmy. Wspomagaliśmy się różnymi książkami, które nie do końca są aktualne, opisujące całą infrastrukturę na rzece, aczkolwiek nie wszystko było tam zaznaczone i było dla nas zaskoczeniem. SUP nie wybacza, to prawda.
prawda, to tak już pierwszy dzień się przekonaliśmy i zobaczyliśmy, że faktycznie ten sub jest wywrotny. Byliśmy przygotowani do tego, żeby nasze rzeczy nie mokły, aczkolwiek no, zdarzało się tak, że czasami trzeba było na szybko wieczorem wysuszyć namiot i śpiwór nad ogniskiem, żeby wyspać się w suchym. Na szybko suszenie namiotu i śpiwora to brzmi dosyć dramatycznie, ale jak patrzę na takiego supa, to wydaje mi się, że o wywrotkę tam nie trudno, a jeszcze załadować się z bagażem, który tam w ogóle nie był zamierzony przez konstruktora, wynalazcę, to już w ogóle wyzwanie. Jak zabrać? Te supy, na których płynęliśmy, to były supy wyprawowe i one miały dwa bagażniki, jeden przedni, drugi tylny i faktycznie były tam mocowania, były przystosowane do tego, żeby te bagaże ze sobą zabrać. One pozwoliły nam płynąć. One też są dosyć duże, tak. To są 4-metrowe deski, także... Tutaj troszkę z tą stabilnością też jest inaczej. Wiadomo, że też poza tutaj może Michałem, no my mieliśmy wcześniej dużą możliwość trenowania. No i tutaj problem jedyny ze zwrotnością tej deski, która ważyła 60 kg, sam bagaż ważył praktycznie. Jak był suchy. Więc ta deska na zakrętach się inaczej zachowuje niż kajak, ma dużo większą bezwładność, dużo trudniej się ją prowadzi i też trzeba sobie wyobrazić, że no, to 60 kilo trzeba przewiosłować po tej rzece, czyli to jest tak, jakby siedziała druga osoba tak naprawdę na desce i byśmy z drugą osobą przepłynęli. Także no, jest to wyzwanie fizyczne. No tak, zwłaszcza, że rzeka o tej porze roku też stawia swoje twarde warunki. Jak się teraz spływa rzekami, biorąc pod uwagę, że Warta, Odra to duże rzeki? Co teraz rzeki mają do powiedzenia na przełomie kwietnia i maja? No przede wszystkim woda jest zimna jeszcze, co doświadczyliśmy. Dopiero ta natura się rozwija tak naprawdę. Byliśmy na takim przełomowym etapie, gdzie powiedzmy ta zieleń tak naprawdę powstała w momencie, jak my płynęliśmy. Tak jak mówiłem, są nieprzygotowane, czyli jest dużo bobrów tak naprawdę na Warcie i bardzo dużo przez to przewróconych drzew, jakichś spieńczeń rzecznych. No i tutaj z tym musieliśmy sobie poradzić, bo niektóre miejsca są zaznaczone na rzece, ale drzewo przewrócone, no to już jest taki element, który jest, że tak powiem, zmienny i na sezon tych elementów nie ma. My tutaj to wszystko mieliśmy do przejścia, więc zdarzało się tak, że w ciągu jednego dnia, całego dnia płynięcia, gdzie powiedzmy wstawaliśmy od 8 do 21, okazywało się, że półtorej godziny byliśmy na wodzie faktycznie, jeżeli chodzi o płynięcie, a resztę chodziliśmy i przynosiliśmy tą deskę. Więc no, zdarzało się po 1,5 tony dziennie przenosić. Ojej, ale to jest też pytanie, czego sup nie lubi, co jest dla niego na przykład zabójcze, no bo jednak jest to taka lekka konstrukcja, która niekoniecznie lubi zetknąć się z twardymi konstrukcjami, które czasami sobie rzeką płyną. Sup nie lubi na pewno bardzo płytkiej wody i kamieni niewidocznych jakichś pod wodą, ponieważ pod supem mamy jakieś 20 cm fina. Ten fin, który mamy w naszych deskach, jest już bardziej elastyczny i bardziej odporny na uderzenia, ale to jest zdecydowanie rzecz, która może zakończyć naszą zabawę. Mimo to, że mieliśmy ze sobą zapasowe finy na wyprawie, to mogło popsuć się po prostu siodło do mocowania tego fina. Więc to jest taki kluczowy punkt, który decydował o tym, czy ta deska będzie nadawała się dalej do płynięcia, czy nie. Jaka jest Polska z perspektywy rzeki, z perspektywy, no właśnie, takiego wydawałoby się podstawowej drogi, ale przecież, którą się porusza dosyć wolno, dosyć monotonnie, zmieniając krajobraz. Jaki jest świat z perspektywy rzeki? To znaczy ta rzeka, ona, my ją kojarzymy powiedzmy tutaj z okolic Poznania i ona nie wygląda dokładnie tak jak tutaj pod kątem jakby swojego nurtu, swojego koryta. Jest dużo bardziej wartka, dużo więcej jest, bardzo mocno jest meandrująca. Tak naprawdę dużo, dużo jest manewrowania na niej. Ten nurt jest też taki bystry dosyć, jeżeli się pojawiają jakieś przeszkody, no nie da się po prostu zrelaksować, rozluźnić w trakcie tego płynięcia. Myślę do okolic praktycznie Konina. Do tego momentu cały czas w pełnym skupieniu, cały czas obserwacja tego, co się dzieje, żeby zobaczyć ewentualnie jakieś przeszkody, które znajdują się płytko pod wodą, które mogłyby nam po prostu spowodować jakieś przewrócenie, zatrzymanie deski.
no w pozycji, powiedzmy, stojącej, jeżeli jakakolwiek jest przeszkoda, tylko uderzy w tą deskę, to momentalnie się przewracamy, więc nie ma możliwości na błąd, tak naprawdę. Umiłowanie zimna przynależy do pańskich zainteresowań, ale jak często trzeba było, no, że tak powiem, taką rozkosz przeżywać, wpadnięcie do zimnej wody? To znaczy, z tym tutaj wiadomo, że wpadnięcie do wody, jeżeli chodzi o zimno, to jest jakby jeden element, no bo to się zdarzyło mi akurat dwa razy i tak na samym początku po 3 kilometrach to właśnie o mnie była mowa. Ale i o Michale też. I o Michale, tak. który też do wody wpadł, ale też pamiętajmy to, że w zasadzie jedyne źródło ciepła, jakie tam mamy, no bo też noce były na minusie, widzieliśmy tutaj śnieg, który padał na namioty, to jest praca naszych mięśni, czyli potrzebujemy energię wygenerować z samego siebie lub rozpalić ognisko tak naprawdę. I na przestrzeni całego dnia, wieczora i tak dalej, cały czas to ciepło gdzieś tam nam ucieka, więc to nie tylko chodzi o tą zimną wodę, ale ogólnie 24 godziny na dobę przebywanie na dworze. Teraz powiedzmy o rzeczy bardzo ważnej, która była tą duchową flagą, którą nieśliście ze sobą. Chodzi o pomoc małemu Mateuszowi. To też pytanie, na którego odpowiedź uwrażliwia mnie widzów. Co zrobić, żeby uczynić bardziej owocną jeszcze waszą wyprawę? Jak pomóc Mateuszowi? Założyliśmy skarbonkę na siepomaga.pl/dzielnymateusz. I tam można dokonywać wpłaty na rzecz Mateusza. Mateusz potrzebuje pieniędzy na leczenie, na rehabilitację, na protezy. Mateusz rodził się z wadami genetycznymi i neurologicznymi, co przekłada się na potrzebę ciągłej opieki nad Mateuszem i kosztownych badań w leczeniu. Zachęcamy więc do tego, żeby każdy, tak jak może, wsparł sprawę Mateusza. Ja też się dorzucę o tym, w jaki sposób nagłaśniać takie ważne tematy, w jaki sposób też pokazywać, że można, kiedy się chce, i że czasami szalone pomysły to tak naprawdę inne imię wielkiej przygody. O tym informowali Maciej Szyszka i Robert Nowaczyk z Warta Sub Adventure 2022. Bardzo dziękuję. Dziękuję. I mam nadzieję do zobaczenia, bo znając życie, zobaczymy się, rozmawiając o jakimś kolejnym szalonym, wspaniałym projekcie. Wielkie dzięki. Dziękujemy bardzo.